Siemanko ludzie, z tej strony Magnes, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj pokramy sobie Galem, którego już ulepszyłem na 5 poziom oraz tworzymy sobie skrzynkę zadymiarza i dużą skrzynkę. I zaczniemy właśnie od tych skrzynek, albo nie, zagramy gierkę Galem i małą skrzynkę, a potem jeszcze jedną gierkę i dużą skrzynkę. To może nam przyniesie jakieś szczęście. Choć nie za bardzo wierzę w takie niby czary. No słuchajcie, najlepiej mi się zda teraz właśnie w nagrodę. Nieważne, czy wygramy, czy przegramy. O, fajnie, już dużo ten punktów ma ten Gale życia. Bo ja też teraz cały czas jak wbijałem dwa poziomy. Bo pierwszy to była tylko odznaka i 10 gemów. A więc nie robiłem tego odcinka, bo nie było po co. No i słuchajcie, teraz właśnie mamy takie fajne rzeczy, już fajne bardzo rzeczy. No i jakby mi coś dropło, to bym musiał normalnie nagrać potem odcinek, tylko żeby nie było takiego efektu. I właśnie dlatego, no robię ten odcinek. No dobra. Raz zginąłem, znaczy nie raz, tylko jak ta Piperka mnie zabiła, to zginąłem, ale i tak się nic nie stało. Pięknie Gale'a pokonujemy. Tego by trochę z boku podjechać, no ale on nie podjechał. O nie! Wo. Słuchajcie, nie. On nie może teraz dostać. On musi tylko dostawać życie, a nie obrażenia. Nie. Wow. Dobry meczek. Wygrana, no to ten. To bardzo fajnie. Będzie easy winek. Teraz już na pewno. Zabił nas. No ale dobra. Mamy, otwieramy skrzynkę. Słuchajcie, polujemy na niego, inne postacie i na Star Powera do 8 bitowca i Rosy. A więc słuchajcie, czy tu będzie coś takiego podobnego? No słuchajcie, nie z tej skrzynki. Na pewno nie z tej skrzynki. Może z Big Boxa, bo słuchajcie, Big Boxy są bardziej jest powiem tak, większe jest prawdopodobieństwo, że trafimy jakąś postać, a więc teraz jak zrobimy winka, to otworzymy Big Boxa, jak przegramy, to jeszcze jedna przegrana lub win i wtedy otworzymy Big Boxa. No to ja teraz się modlę o wygraną, bo chcę tego Big Boxa otworzyć jak najszybciej. O, oni są w ogóle easy do pokonania, to my musimy ich podjechać, nie? Ja tutaj zginę, ale nic się nie dzieje. O nie, dzieje się, oni też mają 10 gwiazdek. A ten pokój jest totalnym pampolcem. No i tutaj my tu mamy problem, no problem jest. Kurczę, no. Czemu ten pokój jest pampolcem? On chce przegrać. Słuchajcie, no chyba będziemy musieli odpalić dwa meczyki. No ale słuchajcie, no bardzo słabo nam idzie. Bardzo słabo. Znaczy na początku szło fajnie, no. Tak, nie powiem, że nie, no ale... Teraz jakoś... Spadamy z krzesła normalnie. O, pokój się obudził. To fajnie, bo wcześniej spał dosłownie na swoim tronie i no przegrywaliśmy przed niego. Teraz przegrywamy przez kruka, który po prostu stał w miejscu. Wiedziałem, że ta... Tu są wszyscy. A nie, tu są. No to ja zmienię moje położenie. Zrobię tak. Ten pokój zrobić tak? No nie,
muszę zagrać dwie gierki. Muszę teraz innego zadymiarza, a nie Gale'a. Gale dobry, ale ja bym chciał najbardziej na niego. On tak fajnie leci. A więc dobra, możemy zagrać tym naszym skinem, którym dosyć rzadko graliśmy. I słuchajcie, a potem na koniec odcinka możemy jeszcze sobie zagrać skinem, który dzisiaj od 10 był dostępny za całkowitą darmożkę. Czerwony smok Jesse. Co nie było ten, co nie było na co ja chciałem powiedzieć? O, co nie było na Brawl Talku, no ale fajna niespodzianka, nie? Ze strony Supercella. Fajna niespodzianka. Fajny skin. Niezmienione strzały i to mnie wkurza. Janusz. Pójdzie do, na niego i nawet go nie rozwali. A więc to w ogóle mu nie było potrzebne. A mi akurat te hity są potrzebne na maksa. Dobra. 20 na 20. 20 na 22. Jest bardzo słabo. Ja nie chcę, żeby słabiej było. No nie, no ja tu muszę ich jakoś rozwalić, tak. Tak. Osłabić, tak. No ale ten Nani się normalnie nie rusza. Mogę się założyć, że... Zabili kogoś. Haha. A to ciekawe. Normalnie bym się nie spodziewał, że moja drużyna kogoś zabiła. No ale tutaj niespodzianka. Chciałem porobić tego Tika. Ja naprawdę bardzo, to było normalnie moje marzenie. Panie Tiku, czy zechce pan się zapisać na porobienie, osłabienie? Taka gierka. No oni wygrali. A więc dobra, dwie przegrane. A może nas jakiś fajny drop zaskoczy i rozweseli? A może na przykład Beatbox. Dobra. Trzy rzeczy. Dwie rzeczy. Nic. Jestem bardzo niezadowolony. O. Ten na niego już ma na 12. Ja bym tak szybko na niego nie wbił. Słuchajcie, dobra, no słuchajcie, cały ten karnet przeszłem z wami. Znaczy nie do końca. No, prawie cały ten karnet przeszłem z wami. 26 dni. Damy radę dobić do tego skina? Bo ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie damy rady. No, ale myślę, że do 50 damy radę. No więc dobrze, no powinniśmy jutro mieć tego megaboxa, a jak nie jutro, to pojutrze już na pewno. Więc z tego megaboxa normalnie musi nam coś wylecieć. No a więc fajnie, pograliśmy sobie, nic nam nie wydrobiło, a więc bierzemy czerwonego smoka Jesse, który i ona ma bardzo, bardzo fajny ult. O, jaki słaby team. A ja mam gadżet, no to nam w ogóle pomoże. To nam pomoże jak nic. Naprawdę, jak nic. Bo nic nam nie pomoże tak bardzo jak nic. Nic nam nie pomoże tak bardzo jak nic. Prawda, prawda. Żadna. Dobra. On ma ulta. On ma ulta. Już nie. Bo go nie ma w grze, bo go ja zabiłem. A ten Barley teraz rozwali. Pam. I ja rozwalę go, no bo on jest głupi. Bo jest... Kokosz. Kokosz, mokosz, dosz. Kokosz.
No goni mnie, rusz nóżki. No, ruszył. To widać. No. No chodź tu, Limo. Ty, gościu malinowy. Albo jakiś truskawkowy, może czeleśniowy, jeszcze jakiś inny. Tylko, że no, chodźcie do nas, to. No chodź do nas, chodź. O, jaki mi smutno. Nie mam już ten. No strzelaj w tego Frankusia, raz, dwa, trzy. No ulta mi naładuj. Ulcika, takie małe, zielone coś. Co? Wiesz? 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 A ten Frank mnie teraz wkurzył. Ten Frank mnie teraz wkurzył. Bum. No i co? No i co? Chcesz wygrać? Nie, nie chciał. A więc dobrze. No słuchajcie, mój ulcin do nas posłużył bardzo fajnie, tylko że nawet nie zauważyłam jego działania. No. A więc super. I słuchajcie, jeżeli się tam... O, patrzcie, mamy różne pucharki. 18 tysięcy, 4 tysiące pucharków. Co? To są 184 tysiące pucharków. Równe. 184 tysiące. Patrzę na niego. Aha. A to co? Aha. No okej. Przydał nam się ten gościu. A więc dobrze. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcję na kanale. No i oczywiście dołączajcie do grupy Kaktusem Agnesa, do którego z chęcią zapraszam. Słuchajcie, tu jest od 10 tysięcy. Ja tego nie omówiłem z Kolanowiczami, ale w końcu ja jestem szefem klubu. A więc sam od zera. Wbijajcie. Możecie mieć nawet 0 pucharków, wbijajcie do klubu. Cześć.